Cześć, witajcie. Witam w filmie Tracker Life, tak go nazwałem. Mam nadzieję, że nazwa przypadnie Wam do gustów, padnie Wam, wedrze się jakby w pamięć. Nazywam się Marcin, jestem kierowcą ciężarówki od jakichś 6 lat. Jeżdżę po Europie. Dzisiaj akurat wyruszyłem w kierunku Holandii, jadę na Kołbaskowo w tym momencie. Co Wam mogę powiedzieć? Pokażę Wam wszystko, co tyczy się mojego zawodu, pokażę Wam, na czym polega mój zawód. Postaram się pokazać Wam też, na czym polegają rozładunki, załadunki, wypełnianie dokumentów. Chciałbym ogólnie, mój zamysł był taki, żeby na mojej stronie internetowej, która powstaje, na której pewnie jeszcze nie ma, jak oglądacie ten filmik, mój zamysł jest taki, żeby tworzyć takie jakby bloga z mojej pracy. Praca jest jaka jest, o tej mojej pracy się trochę dowiecie. Jest ciężka, jak się też dowiecie na pewno. Zapraszam do oglądania tylko moich filmów, ale filmów innych kolegów, kierowców na stronach YouTube. Ale nie tylko, bo niektórzy mają blogi. Zachęcam też do odwiedzania blogów koleżanek prowadzących ciężarówki. Na pewno możecie się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. Możecie dowiedzieć się czegoś o naszym zawodzie. Możecie posmakować niejako naszego zawodu i zadecydować, czy chcielibyście w ten sposób pracować i żyć. Większość pewnie powie, że nie, ale zachęcam, zapraszam. Chciałbym Wam pokazać, że prowadzenie ciężarówki to jest najmniejszy problem, jeżeli chodzi o nasz zawód. Jest to najprzyjemniejszy aspekt tego zawodu. A więc pokażę Wam wszystko. Samochód, pokażę Wam dokumentację, pokażę Wam trasę z innej kamery, oczywiście nie z tego mojego smartfona, który teraz kręci. To jest teraz kręcenie w HD. Niestety całość filmu w HD nie będzie. Zapraszam na przejażdżkę. Jedziemy w kierunku Kołbaskowa. Droga krajowa numer 6, samochód Renault Magnum. Ja tak jak mówiłem, nazywam się Marcin. No i cóż, zapraszam na film. Pozdrawiam. Witajcie ponownie. Stoimy w miejscowości Spornic. Jest to miejscowość położona, no tak gdzieś patrząc na mapie, w północnych Niemczech, tak gdzieś praktycznie na połowie Niemiec. 200 parę kilometrów od granicy, to może taka nie połowa, ale w każdym bądź razie trochę już zajechaliśmy. Stoimy na tym parkingu. Na tym parkingu stoję zawsze, jak jadę z meblami, ponieważ jest to taki punkt, gdzie wiem, że na 8 godzin z hakiem dojadę do Herenven. Tam stoję i tam robię pauzę przeważnie 9-godzinną. Teraz tak. Chciałbym Wam pokazać samochód, środek samochodu, w którym jadę. Jest tutaj, to jest Renault Magnum, 440 koni mechanicznych, jest to klasa Euro 3. No to zobaczmy. Przede wszystkim chciałem Wam pokazać, jak wygląda wnętrze tej ciężarówki. Na zewnątrz też będziecie ją widzieć. Wykorzystam materiał, który już kiedyś kręciłem. To jest miejscowość, tak jak wspomniałem, Spornic, widok z mojej kabiny, akurat siedzę na krześle, na fotelu pasażera. To zobaczmy, jak to wszystko wygląda. A więc tak, panel kierowcy wygląda w ten sposób. Kierownica Renault, bo to jest oczywiście Renault. Widok, laptopik, zawsze mam go z sobą. Zasłonięta prawa firana. Renault Magnum akurat ma takie zasłony, inne samochody mają normalnie firanki, które można zaciągnąć i po prostu nie widać, jak śpimy, mamy zawsze zasłonięte. Nawigację ja mam w tym miejscu, a to dlatego, że nie mam tej przystawki na okno, tarczki tachografu, zawsze jak zaczynam szychtę, zmieniam, jest to normalne, to są, takie są przepisy. Po odpaleniu silnika pojawiają nam się kontrolki. Tu akurat informacje o serwisie. Dlaczego?
nie mam bladego pojęcia. To jest Renault Magnum. Podłączałem do komputera, za każdym razem wychodzi, wszystko jest w porządku, a za jakiś czas czujniki, których jest dużo we francuskich samochodach, wariują. I mamy znowuż ten sam problem na tablicy, także nawet nie zwracam na to już uwagi. Dalej, CB radio, nieodłączny element w każdym samochodzie ciężarowym, ale nie tylko, bo u nas w Polsce co druga osobówka praktycznie ma. Zwykłe radio, po prawej stronie macie przełe włącznik, jak się, żeby otworzyć szyberdach. Po lewej stronie macie światło noczne w samochodzie, kabinowe. Dalej idąc, mamy schowki. Jeden schowek, drugi schowek. No, tak średnio pojemne, mam tam swoje rzeczy. Nie będę ich tam wam otwierał, bo nie jest tam za czysto, nie jest tam za bardzo poukładane. Ale ja potrafię się w tym zawsze tutaj odnaleźć. Dalej. Ta Renault Magnum, 2004 rocznik, jest średnio bogata w schowki. Fotel pasażera jest wyposażony w szufladę, po której otwarciu tej szufladki, tu akurat mam swoje rzeczy, paszteciki, które tak średnio lubię, ale od biedy mam, zupki chińskie, jem, no bo lepiej zawsze coś ciepłego sobie zjeść. I tu jest jeden schowek pod siedzeniem pasażera. Tutaj zaraz wam pokażę z drugiej strony jeszcze jeden schowek. Tam w dole, nie będę otwierał, ale mamy lodówkę. Tutaj z drugiej strony to jest kabina salonka, a więc istnieje możliwość tutaj w tym momencie, gdzie ja siedzę, tutaj otwarcia stołu, zamontowania stołu. Te kable co tu wiszą, są to kable od kamery, z której obraz widzicie. Tutaj kolejny schowek, pod którym jak zajrzymy mamy, ale tutaj zawsze mam wodę, zawsze mam picie, chlebek, także nigdy nie kupuję tego w trasie, zresztą najlepszy jest polski chleb. Co tu jeszcze mogę wam pokazać? Przede wszystkim ważne o tej porze roku Webasto, czyli ogrzewanie postojowe. Niżej mamy no, teoretycznie klimatyzację. Klima jest do roboty, jest do odgrzewienia, jest do wyczyszczenia. Dopilnuję to na wakacjach. Obok tachograf, bardzo potrzebne urządzenie pokładowe do rejestracji pracy kierowcy, pracy pojazdu. Co jeszcze tu mogę wam pokazać? Zawsze każdy się zastanawia, jak kierowca śpi w kabinie. No już wam pokazuję. Są dwa łóżka. Jedna opcja górnego łóżka. No i to, gdzie przed chwilą siedziałem, opcja drugiego łóżka. To jakaś jest moja pościel. Ja zawsze zwijam sobie w taki rulonik. Zawsze mam wszystko tutaj ładnie poukładane. Nie mam bałaganu. No, może tak trochę niedbale wisi akurat teraz ta kamizeleczka, ale to dlatego, że to po nocy. Kamizelka zawsze musi być, to jest dla naszego bezpieczeństwa. Inne schowki, które mogę wam pokazać, to w tym miejscu schowek na kask i okulary. Oczywiście schowek tam niżej, za moją pościelą, znajduje się jeszcze gaśnica. Potrzebna, ostatnio legalizowana, także wszystko na spokojnie. No i tak jak mówiłem, te schowki, jeden mogę wam otworzyć, co mi tam zależy. Tu są same moje rzeczy, także tu nic ciekawego się nie znajduje. U góry jeszcze jeden schowek, gdzie trzymam tarczki tachografu. Zawsze mam poukładane w opakowaniu od płyt. Im bardziej szanujecie tarczki, które wykorzystaliście, tym lepiej dla was podczas kontroli. Tutaj jeszcze jeden panel dla, gdy śpię u góry, nie muszę schodzić, żeby włączyć światło, nie muszę schodzić, żeby ustawić Webasto na odpowiedni stopień. To akurat jest Webasto na stopień drugi, fajnie nam grzeje. Opłaty, urządzenia pokładowe.
wezmę słuchawki, bo to akurat są od laptopa podłączone, bo akurat wam narrację robiłem jednego z filmów. Tak. To urządzenie tu, to jest maut na Niemcy automatyczny. Obowiązuje pobór opłat w Niemczech na autostradach. My, jak wiecie, jeździmy po landówach, także opłaty nas nie interesują. Interesuje nas tylko coś takiego jak tykiecik na jeden przejazd. Tykiecik na jeden przejazd. Też wam obiecałem, że wam pokażę. Mignąłem wam wczoraj na kamerze, nie wiem czy widzieliście. Oto tykiecik na jeden przejazd przez autostradę. Żeby was nie skłamać, akurat wczoraj żeśmy zaczynali jazdę. Także nie wiem czy to widać, bo ja to nie widzę, ale może widać. Zapłaciliśmy 6,39 za 31 km, oczywiście 6,39 euro. To było w przeliczeniu na nasze, pani mi tu policzyła. Tu nie ma ile, ale tam było około 30 zł za 31 km. Dalej, urządzenie Viatol, wiadomo, my to. I na dole urządzenie GoBox na Austrię. Tutaj reszta to moja przetwornica, do której podłączam kamerę wideo. Tabliczka z moim przezwiskiem. I to było już tutaj na wszystko, jeżeli chodzi o wyposażenie kabiny. Większość wam powiedziałem. Tak patrzę. Butla z gazem. Woda. Ja trzymam to w kabinie. Nie chcę, żeby to było brudne, żeby to później mi leżało, ewentualnie gdzieś z wierzchu. Pokażę wam jeszcze dokładnie na mapie, gdzie się znajdujemy, żebyście wiedzieli mniej więcej, jak to wygląda. Jesteśmy nad Hannowerem, ale Hamburg, Uelzen, Ludwiklust. No powiedzmy, że gdzieś koło Ludwiklustu, ale nie będę rozkładał, nie chcę mi się tego rozkładać, ale powinienem wam to rozłożyć. W każdym razie niedaleko miejscowości Ludwiklust. Ja mam tak tę mapę teraz już ułożoną, słuchajcie, żeby widzieć od Celle, od Uelzen, jazdę w kierunku Celle. Także dlatego mam to właśnie tak rozłożone. O właśnie, tu jest Celle. Z Celle będziemy jechać sobie tutaj dalej w kierunku na Nienburg, w kierunku na Diepholz. To wszystko jest droga landowa. Niedaleko wielkiej miejscowości to Hannover. To po drodze Wolfsburg. Tylko akurat mijamy to tak dość dużo górą, także nawet nie widać tutaj tablic na te miejscowości. Dobrze, to jest więc Spornic. To jest początek, to jest środa i od wczoraj przyjechaliśmy, zrobiliśmy 560 parę kilometrów w 7:30, 7 godzin 30 minut. Także mam nadzieję, że dzisiaj też fajnie pójdzie. Widoczek ładny, przeważnie stoję zawsze tam, w tamtym miejscu, gdzie ta pomarańczowa kabina się kończy, naczepa się kończy. Ale że przyjechałem w nocy, było wszystko pozajmowane, to akurat stoję tak na środku, tak nijak. Także, aha, i jeszcze coś takiego. Firana w magrunce opuszcza się automatycznie, przednia zasłona, i podnosi się też automatycznie, czego nie ma w innych pojazdach. Także to jeszcze chciałem wam pokazać. Dobra. A więc tak, oto pierwszy etap trasy, wyjazd z miejscowości Spornic. Wyjeżdżam akurat z parkingu, jedziemy w kierunku w miejscowości w Holandii Herenveen. Jedziemy, tak jak mówiłem, landówkami, bocznymi drogami w Niemczech, drogami landowymi, nie autostradami. Po drodze, jak widzicie, pogoda bardzo ładna, prędkość 73 km na godzinę, szybciej starałem się nie jechać. Dlaczego słychać mój głos, nie słychać silnika? Dlatego jeszcze raz powtarzam, że póki mam taką kamerę, która nie rejestruje jednocześnie głosu i obrazu, tak to niestety musi wyglądać. To jest krótki skrót z mojej jazdy.
ten widok z kamery podczas jazdy będzie takim przerywnikiem podczas moich monologów na filmie. Jak coś się będzie ciekawego działo, krótki komentarzyk. Akurat to jest taki 3-minutowy skrót filmowy właśnie z tych tras. Jak widzicie, miasteczka w Niemczech, jak i krajobrazy są bardzo malownicze, także sama przyjemność przejechać chociażby przez taki teren zabudowany. Co jeszcze? Praktycznie podróż minęła bez żadnych większych problemów. Wszystko do tej pory było w porządku. Tylko mały zgrzyt, którego nie ma na kamerze, mianowicie zbliżał się koniec szychty, koniec 4 godzin 30 minut. Zajechałem na parking, chciałem zrobić pauzę. Gdy już włączyłem pauzę, podszedł do mnie Niemiec i zażądał ode mnie 6 euro albo zjedzenia posiłku w restauracji, a jeżeli tego nie zrobię, tam się po prostu wynosić. Bardzo niegrzecznie mu podziękowałem i pojechałem 5 km dalej. Stanąłem na tak zwanej industrialce. Na industrialce stałem już do końca mojej pauzy. Razem z Polakiem, który też zresztą został wyproszony przez niegrzecznego pana Niemca. Także to jest właśnie... To są urywki z jazdy w stronę Holandii. Także... Właśnie takie urywki będą towarzyszyć nam podczas tych naszych filmów. Także zapraszam do oglądania. Cześć. To ja teraz będę was straszył swoim widokiem. Znajdujemy się, jak widzicie, na terenie... Właśnie zobaczycie. Na terenie jakiejś, jednej z firm, do której przyjechaliśmy ładować. Przyjechaliśmy rozładować meble, ale niestety nie mamy żadnego załadunku, żeby wracać znowuż w drugą stronę. A więc, co w takich sytuacjach? W takich sytuacjach możecie sobie rozłożyć łóżko, które jest z tyłu za mną, ewentualnie do góry albo na dole i można je spać. Ale że się nie chce i spać, a co w takich sytuacjach robić? Ja osobiście włączam laptop i albo oglądam filmy, albo coś piszę, albo robię jeszcze tysiące różnych innych rzeczy. W każdym razie staram się ten czas jak najszybciej zabić, żeby jak najszybciej wracać do domu. Życzy się kierowcy szybkiego powrotu, szerokiej drogi. Nie zawsze to wychodzi, tak jak teraz widzicie, niestety nie wyszło. Musimy tutaj kwitnąć. Widzicie tutaj po mojej prawicy takie drzwi. Znaczy ja to widzę, że to jest po mojej prawej stronie. Ciekawe, jak to się nagra. Tutaj te wrota, nie drzwi. Tam właśnie rozładowywaliśmy, tam właśnie jest firma. Zostałem zaproszony na Coca-Colę. No i co? Stoimy. Socjalu żadnego nie ma. Znaczy się nie ma ani łazienki, ani nie ma sieci się umyć, ani nic, ani załatwić, ani nic. Także, ale nie jest źle. Jako sobie poradzimy. Wodę mam w samochodzie, jedzenie w samochodzie też mam. Czekam na informację od szefa, czy będziemy ładować puste kosze po jabłkach. Jeżeli nie, najprawdopodobniej powrót będzie albo jutro, albo dopiero w poniedziałek, czyli 2 dni wyrwane z życiorysu i 2 dni bez kontaktu. Będę miał więcej czasu na to, żeby złożyć film. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Mało jazdy w tym tygodniu, bo tylko tyle. Jakaś osobóweczka akurat jedzie sobie. Tu wozy jeżdżą takie. Mam nadzieję, że było widać. No ale w BMW. W każdym bądź razie, o czym to ja mówiłem? Zapomniałem, o czym to ja mówiłem. Rozproszyłem się. Aha, że nie było dużo jazdy. Bo jazdy dużo nie było. Godzin było bardzo mało wyjechanych. Jak wyjechaliśmy z... Spornica, to na 7, na 8 godzin niecałe dojechaliśmy do Herenwen, także czas miałem naprawdę bardzo dobry, aż się sam zdziwiłem, że taki dobry czas miałem. No ale niestety, to, że my robimy swoją robotę, nie znaczy, że szef zrobi swoją i trzeba niestety będzie czekać na załadunek. Czeka się nieraz, tak jak ja teraz powiedziałem, weekend,
A jeżeli weekend, to coś trzeba w ten weekend będzie robić. Coś pomyślimy. My sobie coś tu ponagrywamy, coś wam pokazuję. Weekendu tutaj, w tym miejscu na pewno robić nie będę. Także mam nadzieję, że gdzieś się ruszę i załaduję w piątek coś, ewentualnie w sobotę. W sobotę już tam bym nie liczył na to, że coś załaduję. W każdym bądź razie na weekend coś sobie porobimy. W każdym bądź razie będziemy mieli rękę na pulsie. W każdym bądź razie w każdej chwili, gdzie auta jeżdżą jeszcze tutaj, bo tu są jeszcze inne firmy, to jest taka wielka zona. Około 200 firm tutaj jest, ponad 200 firm, bo jak przejeżdżałem, to były tylko takie słupki z napisami. Nie włączyłem kamery, dlatego że ładowałem sobie tą drugą komórkę, bo miałem nadzieję, że ktoś do mnie SMS napisze, a ten ktoś do mnie SMS nie napisał, zapomniał. Ła. No i w każdym bądź razie, tak, wszystko mamy, materiał już się taki trochę nagrał, zaraz będę go składał, będę na niego patrzał. Zobaczymy, jak to tam dalej pójdzie. Mam nadzieję, że na weekend będę w domu, przynajmniej w niedzielę będę w domu. Jest parę problemów z samochodem, samochód traci moc, samochód jest za słaby, samochód strasznie tłucze. Dostałem SMS-a, czyżbym wywołał. Dobra, pożyjemy, zobaczymy. W każdym bądź razie, tak jak mówię, z samochodem jest trochę problemów. Mam nadzieję, że uda się to wszystko załatwić, że uda się samochód dać, żeby trochę go przejrzeli. Ja się biorę za składanie filmu. Jak coś, jeszcze będziemy się łączyć. Tak jak widzicie, wszystko w porządku, stoję, czekam. Taki zawód. Cześć, witajcie, to znowu ja. Trochę się poprawię w kamerce od razu. Włosów długich nie mam, także nie jest źle. Dobra, słuchajcie, stoimy w Kapellen, to jest w okolicach Antwerpii, czekamy na robotę. Będziemy czekać jeszcze pewnie cały dzień, być może cały weekend. Także trochę jeszcze sobie pogadamy. Co to jeszcze mogę wam powiedzieć? No nie jest za wesoło. Jedzenia mam co prawda na 2 dni, ale szykuje się może jeszcze trochę dłuższy pobyt. Poczekajcie, porobię trochę kamerkę, żeby trochę było mi lepiej widać, a nie tylko samą głowę. Trochę torsu, trochę się odsunę. Dobra, jest. No i czekanie na robotę to nie jest wcale miłe zajęcie. Jeszcze w zależności, jaki macie kontakt z szefem, ja mam taki średni. Także nie wiem, czy szuka, czy śpi, no on sobie pewnie smacznie śpi, też jest kierowcą. Także nie posądzam go o to, że nie wie, jak to jest być w trasie. Mam nadzieję, że ten weekend będzie ostatnim weekendem, jaki ja pracuję, bo to, że siedzę, to, że leżę, to znaczy, że nie pracuję. Jestem w pracy, a nie jestem w domu. Nie siedzę przed komputerem, nie umawiam się na randkę aktualnie, tylko po prostu jestem w trasie i... No i pełno komarów mi naleci do samochodu. Skąd to komary o tej porze roku? No dobra, są. Także musi być ciepło, jest, słuchajcie, 20 stopni. 20 stopni o tej porze roku tutaj, nie? No ale to jest Belgia, to jest inny klimat. U nas pewnie marzniecie w tym momencie, kiedy ja to mówię, a tutaj sobie stałem już niedawno w krótkich spodenkach. Dobra. Także stoimy. Sytuacja jest taka, że stoimy. Film mam już trochę zmontowany. Te ujęcie, co teraz wam tutaj nakręciłem, wmontuję jeszcze w film. Jeszcze go nie kończę, także będzie dość długi. Pamiętacie, na filmie mówiłem wam o nagraniach, które chcę wykorzystać z poprzednich filmów. Niekiedy mówię o Tracker Life 2 już, a w rzeczywistości to jest pierwszy film, jaki ja puszczam w internet. A to dlatego, że tamten film mi gdzieś zaginął z komputera. Po prostu jest jakiś błąd i nie mogę go po prostu otworzyć. Także za dużo się z tego nie uchowało. Są tylko urywki z tras poprzednich, ale to takie słabiutkie. Także pierwszym bazowym filmem jest właśnie ten, co teraz go będę składał i teraz co będę go zamieszczał. Dobra, to póki co jest na tyle. Jak coś się będzie zmieniało, to z biegiem czasu wam będę pokazywał. Postaram się nagrać załadunek, chociaż to jest bardzo ciężko, słuchajcie, robić i nagrywać. Ale mam na to patencik, który już tylko zobaczycie, że będę go wykorzystywał. Dobra, to na razie tyle. Do zobaczenia za jakiś czas. Cześć, trzymajcie się. Dobra, zapraszam was, żebyście oglądali jeszcze urywki z moich tras poprzednich. Będą to trasy z miesiąca wstecz. Będzie to pokaz, jak się wypełnia tarczkę i o mały obchód samochodu. Także zapraszam, a ja wiem, że stoję na weekend w Antwerpii. A więc kilka ujęć z poprzednich tras. Tak jak widzicie, wyjeżdżamy z parkingu. To jest film z trasy, kiedy wracaliśmy już z Belgii do Polski. Film miał być wykorzystany jako Tracker Life 1, ale niestety byłem chory.
i no, nie za bardzo to wszystko wyglądało tak, jak powinno wyglądać. Kilka ujęć oczywiście wykorzystam, bo są za fajne. Na przykład tłumaczenie, jak się wypełnia tarczkę, obchód samochodu, kilka moich rozmów z wami. Także naprawdę niektóre są bardzo fajne ujęcia, które można fajnie wam pokazać. Dużo jest też ujęć już w gotowym filmie Tracker Life 1, ale ten film no, nie jest taki, jak być powinien. Kilka też fajnych zdjęć z niego wykorzystam. Mam nadzieję, że się wam będą podobać. Pogoda, jak widzicie, nie dopisywała, strasznie padał deszcz, było ślisko, trzeba było bardzo uważać. No ale nie jest źle. Zimy nie ma, lodu nie ma, nie jest źle, można jechać. Teraz zapraszam was, żebyście zobaczyli kilka ujęć z Holandii. Jest to identyczna sytuacja, jaka będzie miała miejsce dzisiaj, czyli dojazd do tego parkingu, gdzie staliśmy. Akurat jest to dojazd do miejscowości Herenom, miejscowości do wielkiego miasta Herenveen, w którym to właśnie znajduje się firma Oikido, do której to właśnie jedziemy z meblami. Firma Oikido zamawia zawsze tak przeważnie pół samochodu mebli. Resztę biorą dwa poprzednie miejsca, następne miejsca, czyli Apeldoorn, w którym już byłem dwa razy, i całkowicie nowe miejsce gdzieś pod Brukselą. No zobaczymy, jak to tam nam pójdzie. W każdym bądź razie to jest właśnie kilka urywek z autostrady, gdzie jedziemy w kierunku firmy Oikido na Uranusie, niedaleko Herenveen, praktycznie w samym Herenveen, tylko jest to taka strefa ekonomiczna, których jest pełno w całej Europie. Nie ma tak, że wjeżdżacie do miasta, do centrum miasta, tylko są takie właśnie zony i w tych zonach znajdują się firmy i dojazd z autostrady, bardzo prosty, firma praktycznie na wyciągnięcie ręki. Także naprawdę wszystko jest świetnie zorganizowane i wszystko jest tak zorganizowane, żeby każdy mógł jak najszybciej, jak najłatwiej tam dotrzeć, a nie tak jak u nas tłuc się po wielkich miastach, żeby dojechać do firmy. Zapraszam na film. Tak jak wam powiedziałem ostatnio na filmie, ale nie dotrzymałem słowa, pokażę wam, jak się wpisuje tarczkę tacho. Tarczka tacho to jest tak zwana wykresówka, na której widać wszystko, co robiliście w ciągu danego dnia. A więc tak, to jest akurat ciutkę. Istnieją różne rodzaje tych wykresówek. Ta moja jest taka, że jeszcze z tyłu ma takie pierdółki, które pokazują obroty. Ale nas interesuje głównie to, co mamy tutaj przed sobą. Jak się te tarczki wypełnia? Jak widzicie, grafika na tych tarczkach jest bardzo prosta, wręcz no, banalnie prosta. Co wpisujemy? Wiadomo, tu gdzie jest ten taki pan z czapeczką, wpiszemy, wiadomo, imię i nazwisko. Ja pozwolę sobie tutaj wpisać tylko moje imię. To i tak jest tarczka, która będzie wyrzucona później, bo to jest tylko tak dla pokazania wam. A więc Marcin. Zawsze piszę drukowanymi. Kuleczka, strzałeczka z wyjazdem. To jest miejsce, z którego my wyjeżdżamy, czyli wpiszemy dzisiaj miejscowość Spornic. Tej tutaj, czyli gdzie dojeżdżamy, nie wypełniamy teraz, ponieważ nie wiemy, gdzie dojedziemy. Tu jest dwie kratki na datę. W tej kratce tutaj wpisujemy datę wyjazdu. Dzisiaj jest 2.10. 2 października. Tutaj, w tej drugiej dacie, wpisujemy datę miejscowości, w której byliśmy. Datę, kiedy wyciągamy tarczkę z tachografu. Czyli na przykład w moim przypadku to będzie na pewno nie drugi. Znaczy ja zawsze wyciągam tarczkę na pauzę, czyli w moim przypadku to będzie na pewno 2.10, bo jeżeli ruszymy o godzinie 13, to na 19.20 będziemy tam, czyli to będzie jeszcze drugi. Czyli ja tutaj, ale później, nie teraz, broń Boże, nie teraz, wpiszę datę 2.10. Dalej NO, czyli numer samochodu.
Ja wpisuję mój GWE, ale wpiszę 0000. Tutaj jest stan licznika kilometrów, jak widzicie. To tutaj stąd ta krateczka odpowiada tej krateczce ze spornica, czyli tu wpisujemy ilość kilometrów, która była, kiedy wyjeżdżaliśmy ze spornic. Czyli na moim gracie to jest 726 tysięcy 819 kilometrów. Tutaj u góry wpiszemy ilość kilometrów większą, która będzie, jak dojedziemy na miejsce, czyli do Herenven w naszym wypadku, bo do Herenven jedziemy. Ale na razie nic nie wpisujemy. Tak wypełnioną tarczkę, słuchajcie, wkładamy do tachografu. Tak wypełnioną tarczkę wkładamy do tachografu. Tachograf w niektórych autach jest gdzie indziej. U mnie, jak widzicie, jest w tym miejscu i tutaj ta tarczka powędruje. Co jeszcze powinniście wiedzieć? O tarczkach tyle, że są ważne 24 godziny. Czyli jeżeli ktoś chce być już tak bardzo dokładny, to dokładnie od czasu, kiedy włożył tarczkę, na przykład my powinniśmy włożyć ją o godzinie 13, to o 13 następnego dnia powinien ją zmienić na inną, ponieważ igła zacznie rysować, na przykład pauzę na jeździe, co jest niedopuszczalne i karalne. Także tak wygląda wypełnienie tarczki tachografu. Dzięki. Dobra, więc pokażę Wam teraz, na co zwracam uwagę, jak idę zrobić sobie mały opłuc samochodu. Przede wszystkim patrzę, czy nie ma żadnych wycieków. Patrzę, czy kable są wszystkie ładnie popodłączane. Patrzę, czy nic czasami nigdzie nie wisi, bo wiadomo, to są dziury, to się jedzie po tych dziurskach w Polsce, to można pourywać coś raz, dwa. Patrzę też ogólnie na plandekę, czy nie jest nigdzie czasami pocięta, czy nie jest nigdzie dziurawa. Czy wszystko jest dobrze napięte. Patrzę na opony, czy nie ma czasami nigdzie gwoździa. Zdarzają się. Idę tam przeważnie do tyłu, sprawdzam, jak tam zamknięcie drzwi, czy czasami coś nie odskoczyło. Sprawdzam. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o opony, sprawdzam, czy nie ma nigdzie kapcia. To zawsze trzeba sprawdzić. Lepiej zawsze wszystko posprawdzać, niż później mieć jakieś problemy. Tylko na to, że wszystko jest dobrze, nigdzie nic nie cieknie, nigdzie nic nie kapie. Światło na razie nie sprawdzam, bo musiałbym silnik włączyć, na razie nie włączam. Nie patrz na towar. Towar jest tak spięty, że nic go nie ruszy. Także póki co wszystko jest chyba w porządku. Dobra, to jeszcze raz ja. A teraz, bo mi się trochę nudzi, jestem głodny, zrobię Wam szybki kurs gotowania a la Marcin. A więc tak, zjemy coś na ciepło. Kucharzem nie jestem, a więc pokażę Wam podstawowe składniki, jakie będą potrzebne. Oto potrzebny składnik. Jest to zupka chińska, nazwę zasłaniam oczywiście. Uwielbiam kurczaka złocistego. I teraz tak, jak ja to przygotowuję? Oczywiście jest bardzo prosto. Potrzebujemy salatoreczkę, potrzebujemy talerzyk, żeby to przykryć. Potrzebujemy czajniczek, żeby zagotować wodę. I potrzebujemy wodę. A więc tak. Pierwsze, co muszę zrobić, to oczywiście wziąć, otworzyć zupkę chińską. I tę zupkę chińską wsypać, słuchajcie, do naszego uprzednio przygotowanego czystego. Sama chemia, pojemniczka. A więc wsypujemy makaronik. Nie wyrzucamy, tylko kładziemy do kabiny, bo to się można jeszcze przydać. Przydać, to że wyrzucić, a nie śmiecić komuś. Dobra, teraz tak. Teraz, wy tego nie widzicie, ale ja bardzo, bardzo dokładnie biorę przyprawy i wsypuję je do zupki. Tak, już jest fajnie wsypane. Konsystencja.
Dobrze jest, okej. Teraz nigdy nie wiem, to jest tłuszcz, nie? Ale nieraz dodaję, nieraz nie dodaję, nie wiem. Ja tam tego w ogóle... To jakieś przyprawy pewnie, tylko tłuszcz, dobra. A dobra, jest. Wsadzamy to do tej, żeby to wszystko razem wyrzucić. Teraz. Jak już mamy przygotowany makaronik, to teraz Marcin bierze czajnik i nalewa wodę. Tego nie widać, ale to nie znaczy, że was nie widzę. Dobra. Nalewam wody do czajnika. Woda jest dobra. Wczorajsza. Leci coś w ogóle, czy nie leci? Leci, ale krew z nosa. Nigdy nie nalewam dużo. Żeby nie marnować, nie? Kajta. To jeszcze trochę. Czasem trzeba otworzyć się za powietrza. Szybciej wtedy woda leci. Zaraz wam pokażę dalszy proces. O, wylewam wodę. Dobra. A więc tak, to już mamy. Wodę w czajniczku mamy. Tak, zakręcaj się. Dobra. Zakręciliśmy. Teraz następny etapik. Ale żeby ten następny etap był... Ja dałem to, co najpotrzebniejsze. Czekajcie. No gdzie ja to dałem? Gdzieś dałem, gdzieś posiałem, zapomniałem. A tu jest, dobra. A teraz biorę kamerkę i... Albo czekajcie chwilkę. Kurczę, mam ręce śliskie i nie mogę odkręcić gazu. Dobra. Miałem trochę problemu, żeby odpalić kuchenkę. W każdym bądź razie już ją odpaliłem, była mokra. Gaz tak daje, jakby chciała, nie mógł, ale zawsze to jakiś płomień jest, dobra. Teraz tak, czajniczek. Oto kuchnia. I zaraz będziemy wszystko przygotowywać. Ten płomień jest, dobra. Jak pięknie błyszczy w słońcu. W słońcu, tam słońca takiego nie ma, ale... No i zaraz będziemy mieli jedzonko. Dobra, kurde, gwizdka nie ma. Ale skoro powoli zaczyna parować, to chyba znaczy, że się gotuje, co? No ale jeszcze trzeba trochę poczekać, aż tak fest zacznie bulgotać. Żeby nie zalać sobie, że tak powiem, nieprzygotowaną wodą. Ale to jeszcze nie, to chyba jeszcze nie jest jej czas. Nie, to dopiero początki. Niech zacznie wrzeć, wtedy zalejemy. Dobra, woda bulgocze, można już ją pewnie wziąć i zalać. A więc zalewamy. Zalane. I teraz ja osobiście zupkę chińską według instrukcji pewnie chińskich kucharzy przykrywam i czekam 3 minutki. A jak człowiek głodny, to te 3 minutki tak się dłużą, że masakra.
Z chwilą dostałem SMS-a od szefa, że jeszcze nie wie, czy dzisiaj będę ładował kosze, czy nie. W każdym razie do koszy mam gdzieś około 200 km stąd. Także liczę, że jakbym dzisiaj załadował, a marnę na to szansę, to będę dopiero w sobotę wieczorem w domu. O ile się uda. Zupka chińska dochodzi właśnie tutaj, wy jej nie widzicie, a właśnie pokażę wam ją. O, tutaj. Już na nią czekam. W każdym razie za chwilę sobie tutaj spokojnie zjem. Nie będę jadł w kabinie, bo nie chcę tam nabrudzić. Mam tutaj wszystko wypsikane, ładnie wychuchane, wyciuciane. Także póki co czekam na zupkę. Kiedy poznać, że zupka już jest gotowa? No ja to patrzę tak, że makaronik musi się osiadać na dnie. Jak osiada na dnie, to dopiero wtedy mogę ją jeść. Z tym, że tylko nie mam gwizdka na czajniku i nie wiem, czy ta woda była już odpowiednio zagotowana, odpowiednio gorąca, ale widziałem, że bulgotała, także pewnie była, nie? Taki ze mnie kucharz. No ale w każdym razie nie jem tego dużo. Kiedyś mi koledzy mówili, że jak będę to tego dużo jadł, to niedługo padnę na żołądek i na wątrobę. No trudno, na coś trzeba umrzeć, nie? Chociaż uważam, że i tak najlepiej paść na cholesterol po Big Macu z McDonalda, nie? Albo po fryteczkach. No ale trudno. Takie życie, nieraz trzeba to też zjeść. Dobra. Nie wiem, czy to dobre. W każdym razie jeszcze mieszam. Jestem głodny, także pewnie wszystko, co by spadło z okna, by było moje. Jest napisane, żeby porządnie wymieszać. Tylko nie wiem, czy wymieszać porządnie po, czy przed zalaniem, przykryciem. No nic. Ja wcinam. Do usłyszenia po krótkiej przerwie. Dobra, ale łagodna. Myślałem, że ostrą zalałem. Ale spojrzałem na papierek, faktycznie łagodna. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że najlepszy z tych zupy chińskich to i tak jest makaron. Jest sojowy bodajże. Także lubię wysączyć najpierw wodę. A później dobrać się do makaronu. Z tych wszystkich zupek instant, tych pierdółek, co można jeść od czasu do czasu, powiem wam, że wifony są mi tak najlepsze. Kiedyś jadłem taki ser w ziołach. Boże, kochany, nie zapomnę tego nigdy, nie? No ale coś trzeba jeść, a jak nie ma nic, to dobre, nie? Dobra, po posiłku można powiedzieć, że ci, co mnie znają, wiedzą, że jedna zupka mi nie wystarczy. Także zagotuję teraz sobie większą ilość wody, żeby pomyć naczynia i żeby sobie zalać jeszcze jedną zupkę. Także póki co to tyle. Mam nadzieję, że dzisiaj pojedziemy, będziemy w kontakcie. Na razie, tak się je w podróży, nieraz, przynajmniej ja takim. No dobra, akurat teraz tutaj możecie zobaczyć proces tworzenia. 81 km. Proces tworzenia filmiku. Co prawda to fajnie, to bardzo fajnie wygląda. To fajnie wygląda, ale no mówię, strasznie mnie wkurza ten spóźniający się głos. Muszę sobie jak najszybciej tę kamerkę wykombinować. Czekajcie. Dobra. Teraz tak, najważniejsze to jest tak, mamy awarię samochodu. Jest najprawdopodobniej filtr paliwa do wymiany. Każda górka jest moja, 30 km/h. Nie kręciłem tego, jestem taki wkurzony. Dzisiaj mam jeszcze 240 km po autostradzie przyjechać do Świecka. I w Świecku muszę znaleźć jakiegoś mechanika, muszę podjechać i muszę wziąć po prostu filtr paliwa wymienić. Może to tylko to, oby tylko to, ale trochę mnie też niepokoi buchające ciepłe powietrze z wentylatorów tutaj, z nawiewów. To jest bardzo niepokojące, jest bardzo gorąco. Najprawdopodobniej pod wpływem tego gorąca coś się w silniku dzieje. Auto będzie dokładnie sprawdzone jeszcze przed następną drogą. Najprawdopodobniej w poniedziałek zjadę i od razu idzie na mechanika. Później zajdziemy na chwilę do domu. Weźmiemy parę łachów i lecimy w drugą trasę, niestety, ale ten weekend jest całkowicie rozbity i całkowicie nie taki, jak powinien być. Nie tak go sobie zaplanowałem, ale taka jest to praca, czasami trzeba uderzyć się w piersi, czasami trzeba sobie zdać z tego sprawę, że na weekend się nie będzie. Z drugiej strony, po co na weekend? Co robić w domu? Jedyną moją pasją, oprócz pracy, jest ewentualnie oglądanie wrestlingu albo tworzenie strony internetowej, wędkarstwo. Wędkarstwo teraz... No nie ma jak pochodzić na ryby, już jest coraz zimniej, chociaż dzisiaj 25 stopni tu, gdzie stoję, pod Magdeburgiem. Także słuchajcie, no naprawdę, no niestety, ten weekend musimy zaliczyć do nieudanych.
Właśnie to jest taka praca cały tydzień, praktycznie od wtorku, to nie cały tydzień, ale no jednak w ten wtorek trzeba było do tej pracy przyjść. Zobaczymy, jak na razie trzeba dojechać szczęśliwie, na pewno wielu kierowców będzie niezadowolonych z powodu tego, że ja jadę 70 km na godzinę, ale nie dojadę tym samochodem, nie będę mógł jechać tym samochodem szybciej, ten samochód ledwo co jedzie. Gdy nie będę mógł rozwinąć większej prędkości niż 50 km na godzinę, będę musiał zjechać i po prostu już stać, bo nie da rady nic innego zrobić. No niestety, to jest taka jazda, to jest życie, to jest właśnie największy problem, to wszystko się psuje. To nie jest wieczne, filtry nie są wieczne, samochody są zrobione tak, żeby po milionie kilometrów wszystko było jeszcze w nich w porządku, ale niektóre rzeczy, tak jak filtry, należy za jakiś czas wymieniać. Nie wiem, jeżdżę z tym samochodem dopiero miesiąc, nie wiem, czy to auto było odpowiednio serwisowane, odpowiednio utrzymywane. Patrząc po stanie, jaki zostałem tego samochodu, twierdzę, że nie. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej, na razie póki co, byle dojechać do Polski. Ja akurat wam tworzę filmik, nagrałem trochę ujęć w trasie do Wenla. To będzie oczywiście skrót. Jak to pójdzie dalej, zobaczymy, obyśmy dojechali bezpiecznie tam, gdzie mamy dojechać, czyli na granicę polsko-niemiecką. Dobra, słuchajcie. Do domu. Gorąco i duszno. Słuchajcie, z Wenlu grzejemy na polską. Idź na rondo. Uwierzcie mi, wiem co mówię. I miałem przykład durnego spedytora. To jest też moja wina, że nie miałem pełnego adresu. Ale że wszystko ma swoje ręce i nogi. Okay. Zdarzają się na szczęście bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Ale jak się zdarza? 250 metrów skręć. Pierwszy zły adres. Po drugie, upierdliwy spedytor. To jest chyba dobrze. Nie chcę. A nawigacja za 1 km każe mi zjeżdżać. Nie, to są zakazy, to jest no, nie dałem. 100 metrów. Derwig Turgen. Za 950. To jeszcze pojedziemy, słuchajcie. Sto metrów, zjedź na prawą stronę. Za 100 metrów, zjedź. Kierowca, że źle drzwi zamknął. Nie będzie tak źle, na proste może on się rozpędzi bardziej, ale nie ma co go tak te. Może wolną jazdę. Nie. No jakoś może się uda dojechać, bo już co tu równiny są teraz, to są. No dobra, no to ostatni etap, przepraszam, no to ostatni etap naszej wędrówki, może lepiej tak, żeby było mnie normalnie widać. Ostatni etap naszej jazdy, wróciliśmy akurat teraz już z Wenlo, tam gdzie załadowaliśmy, jesteśmy w Bydgoszczy. Tak jak mówię, problemy z samochodem, wiecznie z czymś problemy, takie jest życie, czasami
po prostu nie jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. Kasę pali, musisz jechać i rogana wykręcić. Przepraszam, słuchajcie, ale muszę radyjko wyłączyć, bo przeszkadzają. Jadę dzisiaj do domu, mam nadzieję, że uda mi się ten filmik zamieścić na weekend. To jest 2 GB, także jeżeli mi się nie uda, to przepraszam. Mam nadzieję, że to, co robię, wam się chociaż podoba, chociaż trochę. Jeżeli wam nie podoba, to też wszystkie uwagi krytyczne przyjmę z pokorą, taki zresztą jestem. Także zapraszam do oglądania następnych odcinków. Już we wtorek jedziemy z jabłuszkami do Belgii. Jedziemy autostradą, o ile oczywiście samochód będzie dobry i będzie na chodzie. Także to wszystko, co chciałem wam na razie powiedzieć. Bardzo się cieszę, że oglądaliście ten film, że mam nadzieję, że się wam podobało. Starałem się trochę humorów komponować, starałem się pokazać wam, jakim jestem też między innymi człowiekiem w trasie. To wszystko. Pamiętajcie, że życie kierowcy ciężarówki różni się od symulatorów, które gracie na komputerze. Tam owszem, jazda jest dobrze odwzorowana, ale szukanie ładunków. Mówię tutaj o grach z serii Pedal to the Metal, 18 Wheels of Steel. Także jestem też fanem tych gier, ale jako kierowca normalnie zdaję sobie sprawę, że jak to się strasznie różni. No dobra, to w takim bądź razie bardzo wam jeszcze raz dziękuję. Zapraszam na kolejne części filmu Tracker Life. Mam nadzieję, że znajdę grono użytkowników, którym naprawdę to, co robię, będzie się podobało. Bardzo wam dziękuję, pozdrawiam.